Witamy w naszych progach niż znad Finlandii, który będzie sprawcą pochmurnej, mokrej, wietrznej, a nawet burzowej pogody. Aleksandra Kostka, zapraszam na szczegóły. W ciągu najbliższej doby, a także w kolejnych dniach, pogodę w naszym kraju kształtować będzie ten układ niżowy. Czyli przed nami weekend z opadami, z chmurami i z lokalnymi burzami. Poza tym z północnego zachodu napływa do nas to chłodne powietrze. Dlatego poranki rześkie, a i noc prawie wszędzie z zaledwie kilkustopniową temperaturą. Nieco cieplej od Gdańska po Szczecin i Poznań, bo tutaj mamy taką kołderkę z chmur, z których może padać deszcz. Nad morzem wietrznie i lokalnie burzowo. Jutro rano od 11 do 14 stopni i pogoda, można powiedzieć, warstwowa. Warstwa deszczowych chmur na północy i tu popada mocniej. Tutaj pas pogodny, potem znowu warstwa deszczu, potem znowu warstwa pogodna i popada jeszcze w Bieszczadach. Po południu już niewielka szansa na słońce. Do końca dnia zachmurzenie duże i na ogół deszczowo z możliwymi burzami w regionach północnych. Temperatura niezbyt wysoka, ale dość wyrównana. Od 14 do 17 stopni. Ciśnienie wciąż niskie, a wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. W kolejnych dniach kontynuacja pochmurnej i mokrej pogody. Uwaga, z dalszym spadkiem temperatury. Noce coraz zimniejsze. Od wtorku nadal przewaga deszczowego nieba i dopiero w czwartek pogoda zacznie się poprawiać i na przyszły weekend ma się zrobić trochę pogodniej, ale nocami na wschodzie kraju powitamy przygruntowe przymrozki. Do zobaczenia.